Natomiast ja chcę, żeby moja córka, robię to poniekąd dla niej, w sensie takim, że nie chcę, żeby była więźniem jakiejś wizji, nieprawdziwej wizji macierzyństwa. Cześć, z tej strony Martyna Wyrzykowska. I Natalia Hołownia. A z nami dzisiaj w studiu jest Kasia Warnke. Kasiu, witamy cię serdecznie. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Tym bardziej serdecznie, że jest nam miło wreszcie znowu być w studiu, bo wrócić, tak. Wracamy w nowym formacie, ale w starym składzie i ze starym, dobrym tematem i starą, dobrą pasją do niego. I tym tematem jest macierzyństwo, a tak jak nazwa podcastu mówi, mamy tak samo. Wszystkie. Chociaż bardzo dużo nas różni. I właśnie dzisiaj mamy gościnę, którą chciałbyśmy zapytać o to, czy takie poczucie ci towarzyszyło na jakimś etapie twojego macierzyństwa. I bo to jest, wspierało, tak. Bo to jest bardzo przewrotny oczywiście tytuł. I takie pierwsze pytanie, które chciałabym ci, Kasiu, zadać, dotyczy wolności, bo to jest słowo, które często nam się z Natalią przewija w rozmowach. Czy, i które też utożsamiamy bardzo z tobą, jako artystką, jako taką kobietą inspirującą, która, jak to mówi właśnie dawno, lubi czuć wiatr we włosach nieustannie. Czy słowo wolność i słowo macierzyństwo w ogóle mogą iść w parze? No, trudne to jest. Kiedyś byłam u takiego mistrza medytacji. Nie medytuję, ale joga jest dla mnie taką medytacją. I on mnie wysłuchał, powiedziałam, jak mi jest trudno, bo ja o tym mówię bardzo często, że jest to trudne. Chwała ci za to. Tak, bo jest to... Ja właśnie dziwnie się czuję czasami, że w ogóle o tym mówię i praktycznie jak mówię o macierzyństwie, to mówię, że trudne. Chociaż znowu... Ale czekajcie, wrócę do tego mistrza. I on powiedział, skoro uprawiasz jogę, to pomyśl sobie, że macierzyństwo to jest twoja asana. Czyli wiecie, a joga polega na tym, że stoisz na jednej nodze i masz dziwne rzeczy, się dzieją zresztą członków i masz złapać taką równowagę, jakbyś swobodnie stała na dwóch nogach. Czyli jakby w każdej z dziwnych pozycji musisz dojść do swobody, do harmonii, do tego, żeby ci było lekko właśnie. No i moja praca na tym polega, no nie? A czekajcie, a znowu taka mistrzyni od pracy z energią mówi, że kiedy powtarza się, że jest ciężko, no to jest ciężko. Więc oduczam się tego troszeczkę. Chociaż uważam tak jak wy, że społecznie to jest bardzo ważne, że to nie jest taki temat, no właśnie, pytałyście, czy byłam na Barbie. No i nie byłam, ponieważ ta ilość różu i lukru po prostu jest... przytłaczająca. Tak, dla mnie ta myśl, że będę siedzieć w kinie i zaleje mnie ten róż z lukrem, jest dla mnie... No to jest za trudne, wiecie? Ale poczekaj, bo ty trochę uciekłaś od odpowiedzi. Ja pytałam o wolność, a ty od razu tą, rozumiem, łączysz to z tym ciężarem. We will get it. Ja to dobrze czytam tutaj, znaczy, że to jest takie... Ja nie uważam, że macierzyństwo to jest forma wolności. Ja uważam, że też może jest... Może zniewolenia? No poniekąd, jeżeli na to patrzeć, tak wiecie, że o samostanowieniu, no nie? Że to nie jest moment, w którym, szczególnie jak masz małe dziecko, możesz samostanowić o sobie. Ponieważ dziecko po prostu jest, szczególnie w tym pierwszym okresie, to jest takie jakby mieć, nie wiem co... Czasem jak dla ludzi, którzy nie mają dzieci, nie? Na imprezie zdarza się jakaś osoba, która weźmie za dużo używek, wypije za dużo i ma totalnie fajny lot i niefajny lot i ty jej musisz pilnować, nie? Bo ona sobie coś może zrobić. I tak jest przez pierwsze 3 lata. Dobra metafora, jeszcze takiej nie słyszałam. Że dziecko ma na początku to... W ogóle jest tak, że jak się to wszystko zaczyna, to się dopiero rozkręca, no nie? I w sumie nie wysypiasz się, ale no generalnie co 3 godziny musisz karmić. Dla mnie karmienie piersią to był miesiąc i to było straszne i w ogóle nie chcę do tego wracać. Znaczy w ogóle nie wiem, jak w XXI wieku można karmić piersią. Po prostu nie wiem. I wiem, że są zwolenniczki, zwolennicy. Dla mnie w szpitalu było najgorsze to, że w ogóle jest taka presja na to, żeby karmić piersią. Ale to było dla ciebie uciążliwe właśnie przez to, że to ogranicza wolność, że musisz być... Nie. Po prostu ja traktuję moje piersi seksualnie. Jako, nie wiem, moją...
Znaczy, jak piersi jako produkcja mleka jest dla mnie odrzucające po prostu. Jezu, dla mnie też. Znaczy, wiesz co, ja już o tym mówiłam kilkakrotnie w naszym poprzednim podcaście, że dla mnie piersi, tak jak powiedziałaś, są seksualne. I służą do zupełnie czegoś innego. I dla mnie to przestawienie się, tylko ja miałam w drugą stronę. Ja od razu weszłam w to karmienie piersi, bo chciałam dać dziecku wszystko co najlepsze i poczułam taką, no, nie, zalała mnie fala miłości, jak dostałam moją córkę do rąk. Natomiast potem seksu nie było praktycznie przez 2 lata, bo ja nie byłam w stanie przełączyć się w głowie na to, że te cycki to są też ciągle cycki. Tak. Nie byłam w stanie. I o tym się bardzo mało mówi. O tym się w ogóle nie mówi. Ale słuchajcie, mówmy o na przykład kobietach uprzywilejowanych. Bo sobie kiedyś wyobrażałam, że jak mam być mamą, to wiecie, mam mieć pałac, w jednym skrzydłem mieszkam ja, w drugim skrzydłem mieszkają moje dzieci. Może jeszcze w innym skrzydle mój mąż. I strasznie mi się podoba sceny, podobają się z matką ze śmierci w Wenecji. Tam jest niejaki Tadzio, czyli obiekt, do którego wzdycha główny bohater. I to jest Polak. I tam jest mama Tadzia i siostry Tadzia i guwernantka. I mama tych dzieci spotyka się przy śniadaniu na przykład, albo wieczorem przy kolacji, w kapeluszu i tak dalej, bo to jest taki czas, no nie wiem, koło 1900, no nie? Tam do 1910 jakoś tak. I ona przychodzi i mówi, jak dzieci spędziłyście ten dzień? Wiecie, o co chodzi? Że po prostu osoby uprzywilejowane, kobiety, nie karmiły piersią. Ciekawe dlaczego. Ale to też z drugiej strony dzisiaj się wydaje, że miały mamki, wiesz. Tak, i to oczywiście. Nie jest, dzisiaj musimy, dzisiaj jest ciężko powiedzieć to, co ja mówię, bo jest z kolei, i ja mam coś takiego, że jeżeli ktoś uwielbia karmić piersią, cudownie. Ale ja nie uważam, że moje dziecko jest stratne, bo karmiłam tylko miesiąc, albo czyjeś dziecko jest stratne, bo w ogóle kobieta nie karmiła. To naprawdę nie na tym polega. I proszę nie wciskać nam bzdur. Ponieważ te bzdury, które się nam wciska, są tak samo bolesne dla wielu kobiet, które, nie wiem, mają na przykład in vitro i wiadomo, jakie bzdury potrafi polska rzeczywistość wciskać takim mamom. Po prostu odwalcie się od tego wszyscy. To jest wybór kobiety. Chcesz karmić piersią? Proszę bardzo. Nie chcesz? Czujesz to? Proszę bardzo. Przecież dzieci są niedokarmione, dzieci są też sfrustrowane, kiedy kobieta nie może, nie ma pokarmu i tak dalej, albo nie chce tego robić, bo nie lubi. I to jest nasze ciało. I nie może być tak, że ja miałam w butelce, miałam problem, po prostu krew mi prawie leciała i pielęgniarka do mnie mówiła, mówię o szpitalu i takich pierwszych w ogóle chwilach. Ja biegałam przez cały szpital do Heli, ponieważ ona była na neonatologii, a ja miałam luksusowy pokój dla siebie samej. I to polegało, ten luksus polegał na tym, że musiałam zaiwaniać przez cały szpital, ponieważ na neonatologii nie miałabym sama pokoju, no nie? No i biegałam tam do Heli i oczywiście było tak, że jak brałam to kruche, maleńkie dziecko, I dawałam tego cyca, to sobie myślałam, dobra, to jej komfort, super, nie? Że mogę tę bliskość mieć przez chwilę, bo ona leżała w inkubatorze. I to strasznie mnie przejmowało, że ona jest sama, że nie mogę z nią być i tak dalej. Natomiast no, był problem, był nawał mleka, był problem, że mam za delikatne sutki. Ja wiem, że jak to brzmi, ale no, z tym się mierzymy, no nie? Jako kobiety. I teraz pielęgniarki tylko mi mówiły, niech pani uważa, żeby krew nie poszła. Ja mówię, ciekawe, jak mam na to uważać? Skąd mam wiedzieć, kiedy pójdzie, kiedy nie? Już mam strupy, no nie? I Piotrek w końcu wymyślił, że przyniesie mi do ściągania mleka, jak to się nazywa? Laktator. Laktator. Jakiś paparazzo go złapał z tym laktatorem pod szpitalem. Wow, jaki news. No i przyniósł mi ten laktator, zaczęłam ściągać. I super, bo ten laktator ułatwił mi życie i miałam mleko w butelce. I wyobraźcie sobie, że przechodzi pielęgniarka i pyta mnie, a co pani tam ma w butelce? A ja mam ochotę powiedzieć, a gówno cię to babo obchodzi, co ja mam w butelce? To jest nie twoja sprawa w ogóle, no nie? I w końcu gdzieś tam na neonatologii dorwałam jakąś babkę i mówię, wie pani co? Ja w ogóle nie, to nie jest żadna pretensja ani atak. Ale dlaczego pełno jest ulotek o karmieniu piersią? A nie ma ulotek o mleku następnym, co też jest następne, żeby po prostu, broń Boże, kobieta nie pomyślała sobie, że to jest możliwe i jest okej.
wiecie, i wmawianie nam, że i powiedziałam, że to jest po prostu skandal, ta presja wywierana na nas. To jest po prostu skandal. Skandal. Ale ta presja jest chyba takim nieodłącznym elementem macierzyństwa, bo tak naprawdę którąkolwiek drogą nie pójdziesz, no to ona zawsze cię dopadnie, bo jeśli nie karmisz, to musisz wytłumaczyć dlaczego, czy nie mogłaś, to najlepsza opcja, czy nie chciałaś, bo na przykład wracasz do pracy, czy nie chciałaś, bo po prostu nie miałaś ochoty, ale jeśli karmisz, no to gdzie karmisz i czy na pewno tak długo musisz karmić, do 18 czy będziesz miejscach, karmić? Czy w miejscach publicznych karmisz i wtedy część społeczeństwa będzie na ciebie jak na gówno patrzeć, a druga część społeczeństwa będzie, no właśnie, no świetnie, cudownie, że to robisz. I ja po prostu, no nie mogę tego znieść, tego wtrącania się. Wiecie, ja w ogóle byłam tak, zanim, jak weszliśmy z Piotrkiem w show biznes razem, tak z przytupem, no to mówiliśmy o właściwie wszystkim, od początku, o sobie, przez co nas nikt nie gonił, w ogóle jakby nie było afer wokół nas. I potem jak ja zaszłam w ciążę, nagle stało się coś takiego, że chcę intymności i ukrywałam bardzo długo tę ciążę i potem nie wiedziałam, co z tym zrobić. No i pokazałaś spektakularnie podczas pokazu właśnie nie NMC. Mówiąc nic, nie? Mhm. I oczywiście dostało mi się za to, po czym ktoś tam jakiś, nie wiem, ktoś tam nawet potem do mnie napisał, kiedy Rihanna chyba zrobiła jakąś podobną sytuację, czy nie wiem, czy chyba to Rihanna była. I że przepraszam, bo ja cię tak oceniłem, ale jak Rihanna zrobiła, to zrozumiałem. Ludzie, po prostu w ogóle, what the fuck. Nie wiem, mnie się wydaje, że święta to jest właśnie intymność, ale wiecie, to intymność jest związana z tym, na co ja się godzę. Mhm. Dopóki dziecko jest w moim brzuchu, to jestem ja. Wiecie, i czy ja pokazuję brzuch, czy go nie chcę pokazywać, czy chcę mówić, czy potwierdzam. I że jestem w ciąży, dotykanie brzucha. Boże, ile ja miałam afer, słuchajcie. Poszłam raz na jakiś bankiet i jakieś babsko do mnie podchodzi. Przepraszam, że mówię babsko, ale zachowała się bardzo źle ta babka. I podchodzi do mnie, nie znam jej. I ona pierwsze, co do mnie mówi, to jak ja się czuję, czy mam mdłości i tak dalej. I myślę sobie, fuck, nawet się nie przedstawiłaś. I powiedziałam, wie pani co? Nawet pani nie znam. I nie zamierzam odpowiadać na te pytania. Baba się obraziła i uciekła do samochodu i odjechała. Mhm. I miałam bardzo dużo sytuacji, gdzie ktoś dotykał brzuch. Ciągle mnie pytano, jak ja się czuję. I tak sobie myślę, serio? Mam ci mówić, jak się czuję? Czy jesteś taka redukowana do tej fizyczności i do tego brzucha, prawda? Czyli jakby nie ma mnie, wiesz? Tak, wiem, o czym mówisz. Wrócę jeszcze do tego karmienia piersią, bo ja, tak jak powiedziałam, że miałam podobnie, ja w ogóle wchodziłam w życie dorosłe, z taką myślą, że karmienie piersią jest czymś obrzydliwym, po prostu zwierzęcym i że never. Natomiast mi się to kompletnie zmieniło właśnie, jak dostałam moje dziecko do rąk, więc to też jest ważne, że to może ewoluować. U ciebie to jest bardzo takie indywidualne doświadczenie i w ogóle super jest to, żeby sobie dać po prostu możliwość odkrycia, czym to jest dla ciebie. Oczywiście. Tak jak każdy element podjęcia decyzji. Tak, ja miałam chyba nie ugruntowany jakiś pogląd na to, czy to jest okej, czy nie. Raczej w stronę, że tak, ale nie byłam zafiksowana na to, że muszę karmić, że będzie, co będzie. Ale ja w tym znalazłam jakiś taki empowerment. No, ja karmiłam dziecko w tramwaju, w restauracji, dosłownie wszędzie i w każdej pozycji. Mając w dupie kto, co sobie pomyśli. Ale nie dokładnie podobnie. Tak o tym myślałam. To znaczy, ja sobie myślałam, mogę. Mam to totalnie gdzieś. I to mi dawało bardzo dużo takiej siły i w ogóle takiej pewności siebie. Więc ja to bardzo lubiłam, ale też bardzo miałam jasną, wyznaczoną granicę, kiedy już nie chcę karmić. I w tym momencie, kiedy wiedziałam, ja chciałam karmić dziecko przez rok, nie wiem, tak sobie wymyśliłam i tak mi na tym zależało. I te dosłownie 2-3 tygodnie, kiedy ten moment był takiego odstawienia, akurat miałam szczęście, że moje dzieci się same odstawiły, nie było takie traumatyczne, ale już miałam tak dość tego, że już po prostu fizycznie mnie męczyło to, jak już wiedziałam, że one są głodne i że chcą, to mnie odrzucało to po prostu. Więc ja absolutnie rozumiem to, że to się może zdarzyć na wcześniejszym etapie. To nie jest kwestia zmuś się. To jest moje ciało, mój komfort i do tego się nie da kogoś przekonać żadnymi argumentami. Ale ja bym tu użyła jednego mocnego argumentu. I mnie się wydaje, że na początku rzeczywiście tak się mówi, że ten trymestr po urodzeniu dziecka, to dziecko jest jakby, wiecie, w takim dziwnym limbo. Jest pomiędzy trymestr. Dokładnie, czwarty trymestr. Tak. I ono jest naprawdę wybitnie z matką związane. Mhm. Wybitnie. I wydaje mi się, że to, jak my się czujemy, bezpośrednio wpływa na dziecko. I jak może się wydawać, jakie to jest głupie to myślenie, że ja się do czegoś zmuszę i dziecko będzie na tym korzystać. Nie będzie. Nie wierzę w to.
mnie się wydaje, że frustracja się przenosi z tym mlekiem, w dotyku, w aurze. To jest w ogóle jakby... Nie da się z siebie zrezygnować i myślę, że to jest o macierzyństwie bardzo. Z siebie zrezygnować w żadnej relacji i nawet w tej z dzieckiem. Po prostu nie da się, bo nie ma komu dawać wtedy, nie? Bo nie ma ciebie w środku. Tak naprawdę też. Tak. I trochę musisz to zrobić i to jest trudne. Mhm. No ale przychodzi taki moment, tak myślę, no, u mnie przyszedł, kiedy musisz sobie właśnie zdefiniować, ile ciebie jeszcze zostało, a ile jest mamy. Ja pamiętam bardzo dobrze taki czas, kiedy wróciłam do pracy po właśnie roku i złapałam się na tym, że ja jestem albo mamą, albo pracuję i w ogóle nie ma już miejsca na mnie. Już w ogóle nie wiem, co mnie interesuje. Nie, po prostu nie ma na to czasu. Miałaś takie zatrzymanie, że ci brakuje siebie? Mi brakuje siebie non-stop w jakimś sensie, bo mam taką naturę, że wiecie, że muszę bardzo dużo, że jestem bardzo socjalna, rzucam się w socjal, a potem bardzo się wycofuję. Mhm. I mam stwierdzoną wysoką wrażliwość, czyli przebodźcowanie jest taką moją naturą, że ja po prostu dochodzę do tego, że jestem przebodźcowana. Jak się kontaktuję, bardzo głęboko wchodzę w relacje, nie wiem, jak patrzę w oczy, to dla mnie to jest wręcz czasem bolesne, jak jest zbyt intensywne, no nie? Wiecie. I potem potrzebuję ten. I teraz dziecko, które jest intensywnie z tobą fizycznie, psychicznie, emocjonalnie, to było tak wymagające. Było i nadal jest, choć teraz mniej, ponieważ myślę, że w Helenie zaczyna się budzić taka świadomość, indywidualność i ona też ma swoje i ja się troszeczkę teraz poziomuję w tym, a tak ona była taka pochłaniająca i cóż, muszę tu powiedzieć o teściach, którzy zrobili wiele w tej sprawie, ponieważ oni... Dobrego, tak, ponieważ oni od prawie początku zabierali Helenkę, no może nie taka, jak była maluśka, ale naprawdę wcześniej dosyć zabierali Helenkę na jedną noc, na tam z piątku na sobotę, czy coś takiego, czy z soboty na niedzielę. I to był moment, w którym myśmy sprzątali zabawki. Zresztą u mnie w salonie prawie nigdy nie ma zabawek. Nie ma śladu po dziecku. Po prostu. Wow, to ale ja to rozumiem. Ja tego też... bardzo nie rozumiem. Bardzo bym chciała być na tym etapie. Ja już to bardzo rozumiem, bo dla mnie to też była taka granica. Ja potrzebowałam swojej dorosłej przestrzeni i ona musiała być taka właśnie nietknięta. Tak. I to nie jest tak, że ona nie może... My się głównie bawimy w salonie. No ale wiecie, kończy się ciastolina, wynosimy ciastolinę. Ona idzie, szła na drzemkę, czyszczenie w ogóle i zawsze było posprzątane, bo też jej nie bawiło to, co już zostało rozwalone. No tak. Więc oczywiście to jest wymagające, ale mi to bardzo dużo dawało. No i myśmy sprzątali i wtedy była, nie wiem, długa kąpiel, potem wieczorem jakieś wyjście, czy takie, że byliśmy razem, że mieliśmy jakieś tam swoje rytuały. I mnie się wydaje, że to jakby zachowało mnie dla siebie, ale był taki moment, kiedy Piotrek bardzo dużo pracował, no i całą moją ciążę i potem ten, mimo że się angażował na maksa, po prostu jak wracał, to był totalnie dla dziecka, dla mnie i tak dalej, co było mega dla niego wymagające i był ciągle zmęczony, oczywiście, nie? To ja mu oczywiście zazdrościłam, że idzie do pracy, no, jak mi się to zdarzyło. Tu miałam takie wow, ale to jest fajne, nie? Jest o mnie. No i miałam taki moment, że już miałam dość, no nie? I byłam w histerii takiej, że jestem sama z dzieckiem. Mnie się to wydaje w ogóle... No i wtedy wymyśliłam żłobek. I ten żłobek to była taka świetna rzecz. Ona się tak świetnie socjalizowała, Helena. I tak szybko zaczęła w ogóle łapać różne rzeczy. Ja polecam żłobek. A w jakim naprawdę była wieku, jak poszła żłobka? Ona miała niecałe 2. Mhm. Czy jakoś 2. Czekajcie, bo to było w lutym... Kurczę, nie powiem wam teraz. No bo 3 to ona, teraz. Nie wiem, może nie miała 2. Nie miała 2 lat, czyli wcześniej dosyć, nie? Ale to nie jest taki żłobek, co nasze mamy pamiętają, że dzieci leżą i płaczą zasikane, nie? To jest zupełnie co innego. No i, no i co? I ten żłobek, o, to on dużo zrobił. Oczywiście popłakałam się, jak ją oddałam, no bo, ale nie z tego powodu, że tam nie chciałam jej oddać. Po prostu popłakałam się, bo pomyślałam sobie, że się zaczyna jej edukacja i sprawy, które są jej, już nie nasze, nie?
I taka jakby indywidualna droga jej. Nawet teraz się wzruszyłam, jak sobie to przypominam. I to nie był problem tego, że ja nie mogę jej zostawić, wiecie, bo ja w ogóle nie miałam tego typu problemów nigdy. W sensie nie czuję jakiegoś takiego, jak się przematkuję, czyli za długo z nią jestem, albo jestem tak super intensywnie, bo wiem, że potrzebuję jakiś moment. No teraz wiadomo, się rozeszliśmy z Piotrkiem, więc są takie momenty, że naprawdę trzeba tam dokarmić dziecko, dopchać na maksa dobrej energii i uważności i tak dalej. To wtedy długo wychodzę, nie? Że ona, nie wiem, Piotrek ją zabiera i ja nagle mam takie... Nie wiem, co ja mam ze sobą zrobić, Boże, kim ja też jestem. Mam to w każdej chwili, słuchajcie. W którą stronę iść? Tak, znaczy mam wyprzeć się z domu, czy jak coś? Jak jestem sama w domu, że to jest tak... Mam porażająco dużą ilość rzeczy, które chciałabym zrobić i kończę na tym, że sprzątam po prostu. Tak, bo z głupoty człowiek tak, po prostu się zajmuje czymkolwiek, się skupić. Żeby się wypchnąć z tego. Ten no nagły czas, ten dar czasu, który dostajesz, tak. Jest tak ekscytujący, że zwykle się go marnuje. Absolutnie ale, tak. Ale jeśli mogę jeszcze nawiązać do tego, co powiedziała Kasia, moja przyjaciółka, która jest w trakcie rozwodu, powiedziała mi ostatnio, że rozwód jest super. Ze względu na to, że jak dzielicie się opieką, jak już to ustalicie, przejdziecie przez wszystkie traumy i zgodzicie się, że to już jest naprawdę na zawsze i nie ma żalu z żadnej się, ze stron, dostajesz ten dar czasu w ilości nie tam 5 godzin, dla mnie to jest zawsze za mało na przykład, na to bycie mną i zajmowanie się swoimi sprawami, ale dostajesz na przykład 3 dni. Ja mówię, Jezu, stara, 3 dni, to ja chyba rozważę. No bo to jest w ogóle game changer, ja wiem, naprawdę. Ja wiem, w ogóle. Wiesz, bo ja kocham być matką mojego dziecka, chociaż tak jak ty, nigdy nie marzyłam o posiadaniu rodziny. To w ogóle nie, to zupełnie nie było na jakiejś moim, wiesz, na mojej piramidzie rzeczy, które chciałam osiągnąć. Natomiast pokochałam bycie mamą mojego dziecka. Jestem w mojej córce absolutnie zakochana, ale ja lubię być sama. Bardzo lubię być sama. Dlatego jak pojechałyśmy z Martyną do Łodzi na festiwal Sea Bloggers, to się popłakałam. Jak się obudziłam o 11, wypiłam kawę i czytałam Wysokie Obcasy. Ze szczęścia. Rozumiem to. Wiem, że to rozumiesz, dlatego właśnie chciałam się bardzo z tobą to podzielić, powiedzieć I feel you, Kasia. No. Ale ja też się cieszę, Kasia, że to powiedziałaś, bo czytałyśmy sobie z Natalią komentarze pod cytatami swoich rozmów. Tak. To zawsze są oczywiście wyrwane jakieś fragmenty. I na niektórych osobach robisz wrażenie takiej kobiety, która, nie wiem, może z tego macierzyństwa nie jest zadowolona, bo mówi o zmęczeniu, o tych ciężarach i o trudach. I co będzie, jak jej córka to przeczyta za co parę będzie, jak córka to przeczyta? Ja chcę, żeby moja córka przeczytała. Zakładając, ja chcę, że ten, to zmęczenie to jest pełen obraz. Zmęczenie jest po prostu integralnym ja mówię o elementem. I tak dalej. Natomiast ja chcę, żeby moja córka, robię to poniekąd dla niej. W sensie takim, że nie chcę, żeby była więźniem jakiejś wizji, nieprawdziwej wizji macierzyństwa. Czyli ja myślę, że u nas Polaków pokutuje katolicka wizja bycia Polka, matką. Tak. Nawet nie bardziej. Myślę, że chodzi o Maryję, królową Polski. Nie no, to jest przepraszamy, że się śmiejemy, ale Maryja nigdy nie była królową Polski i nie będzie. Ani Chrystus, jak to się mówi, też nie będzie królem Polski i nigdy nie był. I myślę, że Jezus Chrystus jasno się wyraził, kiedy mówił, królestwo moje jest nie z tego świata. Poszedł na 40 dni na pustynię, przyszedł diabeł i powiedział, patrz, Polska może być twoja. A on powiedział, nie. Nie skusisz mnie tym. Więc myślę, że bluźnicie ludzie, mówiąc, że to jest król Polski i królowa Polski. Jesteśmy małym krajem, kropeczką na mapie świata i zobaczmy to realnie, naprawdę. To warto, warto w ten sposób pomyśleć. I teraz, jeżeli chodzi o macierzyństwo i Maryję, wiecie co? W ogóle mnie się wydaje, że w Nowym Testamencie w ogóle nie ma żadnej pieśni pochwalnej na temat rodziny. Jest odwrotnie. Po pierwsze jest patchwork od samego początku, czyli ojciec nie jest prawdziwym ojcem, ale jest wspaniałym ojcem. Więc po pierwsze nie rozumiem tego przywiązania do biologicznych rodziców, ponieważ już na wstępie naszej mówienia o mitologii rodziny w Nowym Testamencie nie, jest odwrotnie, jest patchwork.
I potem jest sytuacja, tam jest duży przeskok, jeżeli chodzi o Jezusa jako dziecko. I od razu jest sytuacja, gdzie on uciekł do świątyni i rodzice go szukali. I w momencie, kiedy go znaleźli, byli wściekli. Wyobrażacie to sobie, on tam miał nie wiem ile. 10 lat, 12, czy może 8, nie pamiętam, czy to jest powiedziane, czy nie. I chcą wyrazić swój gniew. Czyli dać pierdol. Żeby się trzymał zasad. A on mówi, no, no, no. Nie macie nic do tego, co ja robię. I powiem wam, że każda jego wypowiedź jest o tym. Zabierał ludzi z rodzin. Przecież ci apostołowie to byli ludzie, którzy porzucali to, co robili dotąd, czyli również swoje rodziny. Powiedzmy to jasno. Nie wiem, czy to tak fajnie. Po drugie, matce powiedział pod krzyżem, chcesz mieć syna? I nie tylko pod krzyżem. Chcesz mieć syna? Jan potrzebuje wsparcia. Ja naprawdę nie czuję się w tej roli najlepiej. Rozumiecie? On naprawdę nigdy nie wygłaszał jakby... Rodzina nie ma w ogóle w Nowym Testamencie żadnej formuły. Jest ojciec jako no, Bóg ojciec, ale jako stwórca, jako uniwers, jako po prostu siła wyższa. To nie ma nic wspólnego z ojcem, jako takim na ziemi. I myślę, że naprawdę warto się wczytać w Nowy Testament i w to, co Jezus mówi, bo tam jest raczej mowa o wspólnocie. Raczej mowa o siostrzeństwie i braterstwie, ale po prostu każdego z nas. O budowie kościoła, czyli nie kościoła ryzykowego, tylko kościoła po prostu wspólnoty. To nie jest co prawda podcast teologiczny, ale powiedz, ale proszę, wiesz, skąd, lubię... nie wiem właśnie, ale skąd takie zainteresowanie i taka bardzo dobra znajomość Nowego Testamentu? Na historii sztuki miałam ikonografię i tam po prostu jest taka... książeczka, synopsa z czterech Ewangelii i mieliśmy taki egzamin z tego, z porównywania tych czterech Ewangelii. Czyli trzeba było naprawdę to dobrze znać, żeby wiedzieć, że u Marka coś jest, a nie ma u Jana i takie różne. A ja w ogóle ikonografię bardzo lubiłam. No i te dwa lata historii sztuki to było bardzo mocne spotkanie ze sztuką sakralną, no bo głównie średniowiecze. Antyk też był dla mnie mocną przestrzenią, ale myślę, że zakochałam się w Nowym Testamencie. Mm-hmm. Po prostu jako w opowieści, naszej opowieści, bo my, obojętnie czy należymy do Kościoła, czy lubimy Kościół, czy nie, żyjemy w tej mitologii. Po prostu. Mm-hmm. Jesteśmy tym. Ale uważam, że bycie matką Polką jest, bo stąd wytoczyłam to działo, bo chcę po prostu, żeby ludzie zauważyli, że ja nie jestem osobą, która się nie zna albo nie rozumie. Ja chcę powiedzieć, że was oszukują po prostu. Że do źródła sam możesz zajrzeć. I jesteś na tyle mądry czy mądra, żeby samemu wykminić, co tam jest napisane tak w ogóle. I uważam, że Matka Boska jako wzór matki dla kobiety jest, tak jak ją przedstawia Kościół, jest po prostu po pierwsze nieprawdziwym wzorem. Po drugie, sam Jezus nauczał ją tego, żeby znalazła siebie w tym wszystkim. Żeby zajęła się swoim życiem, żeby stworzyła swoje środowisko poza nim. Wiecie, to jest szokujące. Mhm. Ale po prostu ja myślę, że on bardzo mocno kobiety nauczał. Tak samo jak przypowieść Marii i Marty. Pamiętacie, że on wbił ze swoimi uczniami na posiłek regeneracyjny, bo się bujali. Maria i Magda go przyjęły i Maria... czekajcie, jak to było? Tak, Maria była zasłuchana, a Marta zaiwaniała, nie? Żeby w ogóle ten posiłek regeneracyjny stworzyć jakoś z niczego pewnie, co tam było. Znaczy w sensie, co było w domu. No i w pewnym momencie się wkurwiła i mówi do niego: ej, co tu się dzieje? Ona siedzi, widzisz, to jest moja siostra, a ja zapierdalam. I wy wszyscy czekacie na posiłek. Coś chyba tu jest nie tak. I Jezus do niej powiedział: ale kto ci każe? Usiądź, pogadaj z nami. Coś się wymyśli, nie wiem. Maria, pizzę. Maria robi dobrze, zamówmy pizzę. Wiecie, tak. O co chodzi. I to jest niesamowite, że jak to czytasz,
to nagle naprawdę tam nie ma nic przeciwko kobiecie i nic, co nas wkłada w takie struktury, które, w które wkłada nas Kościół. Mhm. To jest niewłaściwa nawet, moim zdaniem, bzdurna interpretacja po prostu Nowego Testamentu. I ja myślę, że jest wiele tam o wolności człowieka, ale też o wolności matki, o tym, o naszych wyborach właśnie. I myślę, że wolność tworzy się wraz z wyborem. Ale myślę też, że może przeskakując w inny temat, że zauważyłam, że dziecko jest naszym nauczycielem, wiecie? Że, ale takim trudnym nauczycielem, że pokazuje nam nasze słabości, nasze... Nie wiem, czy przeszłyście to w trakcie ciąży i w tym wczesnym etapie, taki ból, że się odkrywają rany po prostu, takie psychiczne rany. I wylewa się to z was i konfrontujesz się z tym, bo idzie na świat nowe, nie? Jakby to detoks ci jakiś robiło psychiczny, duchowy. Bardzo wiele kobiet wpada w jakąś depresję, bo ma niepozałatwiane sprawy ze sobą, nie? No ja wpadłam w depresję. Mówiłam już o tym 100 razy i czasem czytam w komentarzach, a Hołownia znowu o tej depresji, więc pozdrawiam tych komentujących. Myślę, że to jest na tyle ważny temat, że warto do niego wracać. Natomiast ja miałam depresję okołoporodową. I chciałam cię o to zapytać, bo tutaj oczywiście, że wpłynął na to stosunek do ciała i to zmieniające się ciało. Bardzo szybko były te zmiany postępujące. No a ja zaszłam w ciążę, jak miałam lat 34, więc dosyć dużo, długo już w tym moim ciele byłam osadzona takim, jakie ono było. Z jego niedoskonałościami, ale było to ciało moje, znałam je. Tak. I nawet całkiem na tym etapie lubiłam. Więc pierwsza rzecz to te dramatyczne zmiany ciała. Jakieś monstrualne piersi. Na szczęście też usta. I ładne włosy. Ale to są jedyne dobre, według mnie, elementy tego stanu. A potem takie to odseparowanie od wszystkich rzeczy, które były dla mnie ważne, bo ja już zaczynałam być nieważna, na przykład w strukturze zawodowej. Nie, no nie zapraszamy Natalii, no bo już przecież ona odchodzi, tak, no to zaprośmy kogoś, kto ją zastąpi. Tak. I to było dla mnie straszne, bo dopóki nie urodziłam dziecka, kariera była dla mnie numer jeden. I moje koty, numer dwa. I w momencie, kiedy urodziłam, nie miałam ani jednego, ani drugiego. No bo pracę zostawiłam, a koty ze względu na to, że zareagowały źle na dziecko, musiały trafić do teściów i do przyjaciół. Więc ta depresja się rozkręciła. I tak słuchając ciebie i tego właśnie, jak reagowałaś na, absolutnie mogę się mylić, na dotykanie brzucha, na te pytania, kiedy walczyłaś o siebie, nie będąc już tą starą sobą. Myślisz, że nie miałaś tej depresji okołoporodowej? Ja miałam jakąś bardzo dziwną historię, bo wiecie co? Ja po prostu straciłam kontakt ze wszystkimi. Weszłam w jakiś kryzys relacji. I nie było nikogo przy mnie. Ale z Piotrkiem też? Nie, nie. On znaczy nikogo oprócz Piotrka, bo to... No był absolutnie. Był jedyną osobą. I nie miałam przyjaciółki, przyjaciela, matki, teściowej. Ze wszystkimi miałam kosę. uważam... No nie wiem, jak oni na to patrzą, natomiast ja nie uważam, że to była jakaś, wiecie, mówi się o nas, że jak mamy okres, to nam się chłopak na przykład potrafi zapytać, nie? Co ty taka dzisiaj jesteś? Masz okres? I ja wtedy walę w ryj, jak mi ktoś tak powie. Bo zrozumiałam jedną rzecz, nawet jeśli mam okres i jeśli jestem nadwrażliwa, to to, na co ja reaguję zasadniczo, jest właściwe. W sensie moja reakcja jest może... wzmocniona, tak, ale może właśnie dziś potrafię to zauważyć, że coś jest nie tak. I wydaje mi się, że ja robiłam, że Helena robiła, będąc we mnie, porządek. Po prostu ona mi powiedziała, nie, to tak nie może być. Nie miałam pomysłu, jak ma inaczej być, bo wiecie, żeby zmienić relacje swoje najważniejsze, no to trzeba czasu pochylić się. To nie był moment, gdzie mogłam się pochylać. W związku z tym coś za mnie zadecydowało bon wszystkim. Bo wszystkie te relacje były niewłaściwe. Niektóre z nich, no wiadomo, relacja z mamą przerobiłyśmy, relacja, a z bratem jeszcze też. Naprawdę nie było nikogo. Jak byliśmy w szpitalu z Piotrkiem, nie było ani jednej osoby, która mnie odwiedziła. Ani jednej. Po prostu też było coś takiego w tym pięknego, bo to było takie... puszczałam Pata Metheny'ego Quiet Night i dostałam bukiet róż chyba białych od Wegi
i kupiłam, poprosiłam Piotrka, żeby mi kupił świeczkę w Galilu, najdroższą. I po prostu, i ta maleńka Helena, jak ona już wyszła z inkubatora, i powiem wam, nawet dzisiaj sobie to przypomniałam, bo akurat tam puszczałam muzykę, coś podobnego, i dzisiaj tak świeciło pięknie słońce i sobie myślę, kurczę, i pamiętam, jak wtedy przez szyby wlatywało to słońce i jak Piotrka nie było, bo też był gdzieś tam latał, był zajęty, i ja taka zmęczona z tymi wielkimi cycami i z tym ciałem, które moje wybiło po prostu po porodzie, wiesz? Ja jak ja przyszłam do szpitala, to byłam bardzo zadowolona. Wszystko grało, nie miałam żadnych celulitów, mały brzuszek, wszystko było super. Po nocy porodu, to nie była noc, ale jakby po nocy, nagle patrzę w lustro i tak, celulit na udach, wdowi kark, wiecie co to jest, taki tłuszczyk tutaj. Ja mówię, Jezus Maria, to już co się stało? Gdzie ja w ogóle, gdzie ja się podziałam? I to w ciągu chyba 2-3 dni moje ciało się tak zmieniło, że potem wracałam 2 lata do siebie. Było mi bardzo ciężko. Właśnie, to jest bardzo trudne. To było straszne, ale ten moment z moim dzieckiem sam na sam, to był jakiś obłęd, to było mistyczne, naprawdę. Tego słowa tak. Właśnie chciałam też użyć. I więc jakby była we mnie zgoda na to, że wszystko się urwało. Nie mam do siebie żadnych pretensji. Ja nie oceniam tego, jak inni to oceniają. Moim zdaniem było dużo nie w porządku w tych relacjach. I to wypłynęło po prostu wtedy, no nie? Ja myślę, że to jest też taki motyw wicia gniazda trochę. Ja miałam może nie aż do tego stopnia, ale taką potrzebę, żebyśmy byli sami. No, rodzi się dziecko, ale rodzi się rodzina wtedy tak. Też. Zmieniają się całkowicie relacje między partnerami i jakoś się trzeba w tym odnaleźć. Ja nigdy sobie nie wyobrażałam, mimo że wiele moich koleżanek i wiele też naszych gości korzystało z takiego rozwiązania, że przyjeżdżają rodzice i pomagają na tym pierwszym etapie. U was chyba też tak było. Absolutnie. Dla mnie to było niewyobrażalne. Miesiąc z mamą. Mimo że ja wychodząc już z sali porodowej, no. Na korytarzu byli moi rodzice, moja siostra, była pełna sala ludzi przez cały dzień po pierwszym porodzie i to było dla mnie super, to było fajne, że tak. Ja się czułam, to dziecko tak. Od razu takie w plemieniu. I to było fantastyczne i bardzo mi tego brakowało po drugim porodzie, kiedy rodziłam w pandemii, ale później wróciliśmy do domu, gdzie byliśmy tylko my i to było dla mnie super ważne, żeby mieć taką przestrzeń po prostu tylko dla naszej trójki wtedy. No, ale w miejscu zupełnie inaczej. My tego nie doświadczyliśmy, my doświadczamy tego teraz, bo dla mnie rzeczywiście z każdym rokiem, a w zasadzie z każdym półroczem jest lepiej. Mi jako matce i nam jako rodzinie, bo my przyszliśmy potworny kryzys, to czego chcę też zaraz nawiązać u ciebie, bo mówiłaś o tym i wspominałaś właśnie, że tej rodziny stworzyć wam się nie dało. Nigdy nie marzyłam o rodzinie, już wielokrotnie o tym rozmawiałyśmy, ani o dzieciach. Odnalazłam się w rodzinie późno, w macierzyństwie bardzo szybko, natomiast musieliśmy przepracować olbrzymi kryzys, który zaczął się w zasadzie już na chwilę przed narodzinami naszej córki, a potem już wystrzelił na pełnej. I ten kryzys, szczerze mówiąc, trwał 2 lata i papiery rozwodowe latały. Oh, wow. I z tego kryzysu zrodził się ten podcast. Tak naprawdę. Między innymi zrodził się ten podcast i dzisiaj, bo kłótnie też się zdarzają i to są kłótnie bardzo spektakularne między nami, widowiskowe i głośne. Natomiast ląd jest krótki, ale godzimy się też bardzo szybko. Nauczyliśmy się tego, świetne. Bo już wiemy, o co walczymy i wiemy, że chcemy. Więc myślę, że na którymś etapie to jest ważne, żeby zdecydować, chcemy i walczymy, mimo że jest chujowo, czy zostawiamy to właśnie dlatego, że tak jest. I chciałam cię zapytać, kiedy wyście, co było taką szalą, taką czarą goryczy, która się po prostu przelała i uznaliście, że no nie, sorry. No bo wiesz, zwłaszcza jak jest dziecko, o tą rodzinę się walczy, nawet jeżeli w koncept rodziny, tak jak ty, się nie wierzy do końca. No wiecie, to na to pytanie, gdybym miała tak super szczerze odpowiedzieć, to nie mogę, no nie, bo... Słuchają nas słuchacze. Nie. Chodzi o to, że po prostu jest w tym wszystkim jeszcze druga strona, czyli Piotrek. No tak. I nie mogę publicznie jakby rozważać takich najszczerzej i głębokich przyczyn tego, dlaczego myśmy się rozstali, ponieważ no, on ma prawo do intymności w tej przestrzeni. Więc ja mówię tyle, ile wydaje mi się, że mogę powiedzieć, jakby nie, chociaż on może mieć też negatywny stosunek, że w ogóle o tym mówię, no nie? Mnie się wydaje, że to u nas się nie zaczęło od Heleny. Myślę, że zaczęło się w ogóle od takiego, wiecie, wejścia w tryb na serio. Okej. Okay. I myślę, że my pochodzimy z bardzo różnych domów. Wydaje mi się, że
moi rodzice mieli taką formułę bycia razem, bo już mojego taty nie ma od dłuższego czasu, ale to były dwa wolne duchy. I oni się nie trzymali ze sobą ściśle, kurczowo. U nas w domu był spokój, w sensie takim, że każdy miał swój... Jak ktoś spał na przykład, to wszyscy chodzili na paluszkach. Jak ja się zamykałam w pokoju, po prostu to mnie nie było. Jak ktoś się wyciszał, to było takie oczywiste, że się mu nie wchodzi w to z butami. Natomiast rodzina Piotrka to jest taka... To jest chaos, harmider, intensywność. Oni muszą być blisko, intensywnie, mocno. Jak raz mi się zdarzyło usiąść na fotelu z boku, to a co z tobą się dzieje? Rozumiecie? I mnie się wydaje, że te formuły po prostu się nie miały jak spotkać. Mhm. No nie? Dla Piotrka życie to, rodzinne to pies, kot, szał, wiecie, takie flow, taka jazda. Myśmy jakoś, jak byliśmy we dwoje, zanim weszliśmy w takie serio, czyli remont mieszkania i tak dalej. Ja mam wrażenie, że dla Piotrka to było jakieś w tym wydaniu naszym jakieś dociążające, może obciążające, może nie czuł się przygotowany, może chciał inaczej, a jeszcze nie do końca wiedział jak, a ja wiedziałam jak, wiecie, takie coś. I od momentu właśnie kupna mieszkania, remontu mieszkania, coś jakby coś się rozjeżdżało. Nie umieliśmy tego posklejać i jakby udawało nam się troszkę, ale wiecie, dopóki mieliśmy jeszcze czas dla siebie, to znajdowaliśmy, znaczy, że ten czas był jakby nasz, to myśmy znajdowali drogi do siebie, no nie? No nie stykało, coś się rozjeżdżało, ale wiecie, no jest full czasu, nie? I masz, nie wiem, impreza, kłócisz się, masz czas się pogodzić, masz czas się dowiedzieć, wyszarpać z tej drugiej osoby, o co chodzi, umówić na coś, nie wiem. No i jeszcze ta namiętność była między wami, prawda, ciągle? No... Ja bym powiedziała, że to nie jest kwestia wygaśnięcia namiętności, ale myślę, że namiętność to też się wiąże z tym, że myślę, że ta bliskość zaczęła być poniekąd trudna, bo się rozjeżdżaliśmy w jakiejś wizji bycia, wspólnego tworzenia życia, takiego kompaktu jakby, nie? Bo ja jestem osobą, która, no nie wiem... właśnie potrzebuje tej przestrzeni dla siebie. Piotrek musi być blisko i ściśle z kimś. To się w ogóle, jak się spotkają takie dwie osoby, to jest bolesne, nie? Bo zrzucasz i mówisz, a z kolei, nie wiem, mnie pociąga taka głębia kontaktu. Piotrek, nie wiem, często mi mówił, wiesz co, ale to jest dla mnie męczące. To jest jakby za dużo, za daleko. Często moje chęci rozmowy, głębokiego wejścia w temat, on mówił, już nie mogę, muszę sobie odpocząć, no nie? Ja bym chciał lżej, ja bym chciał posurfować, a nie schodzić na głębiny. I wiecie, dopóki nie ma dziecka, bo to nie chodzi o to, że ono jest jakkolwiek winne, tylko że po prostu dziecko zabiera uwagę, czas, nie ma czasu po prostu. Pokłócisz się, powiesz, dobra, machniesz ręką i zostają te rzeczy, których nie rozwiązałaś, a do tego wszystkiego jeszcze nie masz tyle siły, atencji, nie chce ci się. Więc ludzie naprawdę muszą być zgrani, jak już się pojawia dziecko, nie? To jest coś takiego, że albo jest tak, że na przykład, nie wiem, zazdrościłam zawsze kobietom i w ogóle w tych filmach, że na przykład seks, że dziewczyna karmi piersią i podchodzi partner jeszcze od tyłu, po prostu się do niej dobiera i to jest okej. Albo że dziecko śpi. Ja po prostu jestem takim neurotycznym stworzeniem, że ja nie mogę. Ja po prostu muszę mieć aut. Właśnie teściowie zabierają, czy coś. Ja muszę mieć... U mnie musi być spokojny ocean, żebym ja w ogóle weszła w ten klimat, no nie? I to jest coś takiego, że skoro tak, no to ile ja miałam czasu na to, żeby się wyciszyć, być spokojnym oceanem i rzeczywiście wejść w tę bliskość i żeby
No wiecie. Ja bardzo wiem, o co chodzi, absolutnie. Ja też myślę, że tutaj masz publiczność. 2 lata, rozumiem. Jeszcze powtórzę. U mnie też trwało to długo, ale moim ulubionym motywem, jeśli chodzi o seks i dziecko, to jest ta informacja od lekarza przekazywana tak skrzętnie, że po 6 tygodniach już można. Dawaj. Okej, dzięki. Kiedy, jak? Do kogo jest ta informacja? Ale wiecie co? Ja jestem pewna, że są takie kobiety i im zazdroszczę. No ma fashion, no mówiła, że dla niej to był żaden problem. Ale ja mam również koleżankę, dla której to było za długo. Okay. I ja słucham tych historii, jak jakichś baśni, po prostu z innego świata, jak to jest możliwe. Ale to jest absolutnie z takim zachwytem po prostu, jak bardzo różnie do tych tematów podchodzimy. Ja pamiętam, to jest śmieszne, wydaje mi się, z dzisiejszej perspektywy, ale właśnie jak byłam w szpitalu przed porodem pierwszego dziecka i była ze mną na sali dziewczyna i tak w rozmowie, no to było jej drugie dziecko, gdzie mieszkają, no i nawet mieszkają w kawalerce. Ja miałam takie, nie powiedziałam jej tego, ale miałam takie stop. Mieszkacie w kawalerce, nie mieli rodziców w tym samym mieście. Skąd jest to drugie dziecko? Jakby jak to się dzieje? Śpicie w tym samym pokoju i po prostu jak? I no nie miałam wtedy śmiałości, żeby ją o to zapytać, ale sama później się na tym łapałam, bo to wiecie, była przelotna taka myśl, ale że mnie to w ogóle zastanowiło, że to mi się nie mieści. Ja potrzebuję mieć właśnie odseparowaną przestrzeń, co jest bardzo trudne przy budowaniu w ogóle rodziny i o tym cię nie uczą w szkole rodzenia. Jak bardzo jest trudno to przestrzeń połączyć. Dokładnie, to powinno być obowiązkowe. Powiem ci, że ja raz uprawiałam seks przy śpiącej na sofie babci, ale ona bardzo chrapała, więc doskonale wiedzieliśmy, że śpi. No to brawo. To może... I w tym było coś bardzo pieprznego. I to nie była moja babcia, nie? No, tak, ale jednak... To jest chyba różnica, babcia, a dziecko. Ale nie, bo tutaj łączą ci te dwie strefy, sakrum, profanum. Masz być właśnie wspaniałą matką, taką świętą, dobrą, zawsze dla tego dziecka ciepłą, 100% uwagi i super hot kochanką, właśnie po prostu przebierasz się ze stanika do karmienia. Chęć, jakby Kasia, kiedy wróciła ci chęć na seks po porodzie? Nie wiem, to chyba u mnie nie było jakieś takie znaczące, że ja nie mam chęci. Wiecie, nawet to ciało jakieś. Piotrek był dla mnie bardzo kochany i mówił, że jemu się podoba. On sobie potrafi wmówić takie rzeczy. Ja wiem, i że jest super i że w ogóle o co mi chodzi. I nigdy się nawet nie potknął o sytuację, w której no, ale jednak bym się mogła schudnąć albo coś takiego. Nie, był wspaniały. I ja się czułam słabo. Pamiętam, że byliśmy w Miami z Heleną. On chciał tak, żeby mi... Właśnie jakoś wcześniej wyjechaliście. Bardzo. Z nią, po trzy miesiące Helenka miała i pojechaliśmy i on wynajął taki apartament, gdzie był view taki, nie wiem, które tam 30 piętro, wieżowiec z plażą. Tam było dużo mam jakichś tak z małymi dziećmi. I że mieliśmy taki na Miami, tu z tej strony było Miami, z tej strony ocean. Słuchajcie, takie wschody słońca, zachody. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. I mi było tak smutno, bo on chciał chyba mi dać ten luksus, to takie wyciągnąć mnie, że możemy z dzieckiem i tak po prostu, wiecie, tam mieliśmy nianię, sobie załatwiliśmy, po prostu, która była wspaniała, była jak taką ciocią, babcią, w ogóle, no była wspaniałą osobą i łaziliśmy sobie i byliśmy wtedy na targach sztuki, na imprezach. Pamiętam, że oglądaliśmy Irishmana. Tak się nazywa ten film, strasznie długi. Tak. Świetne to było i mieliśmy to jakiś tam flow, ale ja nosiłam sobie smutek, bo wiecie co? Jeszcze taką piosenkę mi Piotrek puszczał. Yami, 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 że welcome to Miami. Yami, yami, yami. I ja sobie siebie wyobrażałam w najlepszej formie fit. W takim jakimś różowym, tęczowym po prostu bikini, taką wystającą z kabrio, nie? I jami, jami, jami. I ja po prostu nie pasowałam do tego obrazka w moich oczach. Może to było okrutne, może ja nie umiałam po prostu. Wiecie co, no przywykłam do siebie jakieś tam, a może krytyk we mnie no był zbyt, może gdybym siebie naprawdę kochała, tak w pełni, to może nie miałabym tego problemu, nie? Wiecie, o czym mówię. Czułam się taka wycofana i pamiętam, poszliśmy raz na zakupy i weszliśmy do ulubionego sklepu Piotrka, czyli Gucci i pan stał w drzwiach i Piotrek wszedł pierwszy
i pan powiedział do niego dzień dobry, a do mnie już nie. Bo ja tak wyglądałam. Taka byłam smutna i taka byłam baryłeczka i taka... I ja myślę, że ja się tak czułam. Mhm. Wiecie, o co chodzi? I to było widać. Ja wyglądałam jakbym, nie wiem, po prostu jakbym, nie wiem jak to powiedzieć, jakby on miał, on był ciągle tą gwiazdą, mhm. a ja przypominałam sobie, jakbyśmy w Miami przed Heleną, kiedy po prostu też wyglądałam jak gwiazda. Miałam wtedy te białe włosy, miałam taki kobaltowy komplet i w tym samym, nie wiem, być może byśmy w tym samym centrum właśnie i na sushi pamiętam i po prostu jak tam wlazłam do tego sushi, to wow, nie? Po prostu nie wiem, jak to powiedzieć. Po prostu myślę, że to wszystko tak kompleksowo jest trudne. Ta mhm. zmiana ciała, na którą nie masz wpływu. I to nie jest tak, że się nażarłaś, zaniedbałaś. Nie. Po prostu są hormony, są inne. To ciało po prostu służyło stworzeniu człowieka, więc ono ma dość, nie? Mhm. Twoja psychika ma dość. Hormony to jest cyrk na kółkach po prostu. Miesiączka to jest nic przy tym. Naprawdę. Mężczyźni nie mają o tym zielonego pojęcia, chyba że zrobili sobie złe zejście z testosteronu. To wtedy troszkę rzeczywiście zaczynają kumać, nie? Te mm-hmm. wahania nastrojów. I po prostu jest coś takiego, że w pewnym momencie rezygnujesz, nie? O ile nie jesteś kobietą, bo może o takich kobietach mówimy, o takich boginiach, które po prostu dobrze się rozumieją ze swoim ciałem, bo rozumieją, że urodzenie dziecka to jest seksualność właśnie, że źródłem tego jest seksualność, że one czują się jak Gaja, nie? Że one rodzą i kochają się, rodzą i kochają się. No ja zazdroszczę, nie mam tego. Być może jakaś część kobiecości jest nierozbudzona albo bardzo wycofana, albo może jestem na to za delikatna, wiecie o co chodzi? Może jestem za delikatną strukturą, żeby podołać tym obciążeniom. Że ja po prostu nie dałam sobie z tym rady, no nie? A jak udźwignęłaś poród? Nie musiałam dźwigać. Było super. O, proszę. Rodziłaś naturalnie? Właśnie, to jest tricky, ponieważ Helena była, miała ułożenie takie, no, że no, no, nóżki miała wyprostowane i główkę mhm. cały czas u góry, nie? Czyli pupą do świata. No i decyzja była taka, że mam rodzić cesarskim i nie mogę naturalnie. To mi zburzyło taki mit o tym, że będę taką wilczycą, która rodzi, wiecie, w krzakach, trzymając się drzewa. Chciałam to przeżyć w ten sposób, naturalnie, pokrzyczeć i tam w ogóle przeć i tak dalej. To jest oczywiście też bardzo filmowe takie wyobrażenie. Mityczne właśnie. Mityczne też, ale no i w ogóle nie chciałam, żeby Piotrek był obecny. Uważam, że ja osobiście uważam, że obecność mężczyzn jest nieadekwatna i niepotrzebna. A wiem, że kobiety też mają cudowne doświadczenia z tym, że mężczyźni są obecni. Wyście rodzili razem, tak? Mhm. Tak, no. Tak, ale ja bardzo przy pierwszym porodzie bardzo sztywno stawiałam granicę, że stój za głową. Aha. I mój mąż się fantastycznie zachował podczas tego porodu, ale on dostał zadanie, żeby mi trzymać głowę i on po prostu, nie, no wtedy się nie odezwał, ale później mówił, że czuł się tak absolutnie idiotycznie w tej niepotrzebnej i bardzo małej roli. I jeszcze za nią był chwalony. I na końcu położna zapytała go, poprosiła go o przecięcie pępowiny. I on mówi, że po prostu było takie głupie w tym wszystkim, że po prostu ja urodziłam dziecko, a on ma przecięć tę pępowinę i czuł się w tym takie na miejscu. Aha. Po czym się totalnie rozkleił, popłakał i to było dla mnie przy drugim porodzie, był obecny mimo tej pandemii, ale ja w tym widziałam tą wartość. W sensie nie w tej całej obecności dla mnie, tylko w tym, co on miał z tego porodu. Że ten wrażenie, że wychodzi z ciebie człowiek i masz możliwość zobaczenia tego w tym momencie, jest absolutnie nie do powtórzenia i aż teraz mam ciarki, jak o tym tak, mówię, widzę, bo to było absolutnie przepiękne doświadczenie dla niego, więc w tym sensie chciałam, żeby był później. Tak, tak. No ja, w ogóle Piotrek był, ale powiem wam, jak to się odbyło. Jest ósmy miesiąc, ze trzy tygodnie przed właściwym terminem. Śpię sobie, jest godzina tam nad ranem jakaś taka, siódma, ósma, przewracam się, mówię, oj, tak mnie jakoś boli, tak niewygodnie. Mówię, Piotrek, idę wziąć kąpiel. I zaczęłam napuszczać wodę.
I zdążyłam wejść stopami i prawie usiadłam. I on mówi, nie siadaj, zadzwoniłem do położnej i powiedziała, żebyś absolutnie nie wchodziła, bo ty zaczynasz rodzić, wariatko. I ja wypadłam z tej wanny. Zabraliśmy tam niby co trzeba. Poszły mi wody z ręcznikiem między nogami. Okay. Wsiadłam do jakiegoś, któregoś tam ze sportowych samochodów Piotrka. I pojechaliśmy do tego szpitala. I ja z tym ręcznikiem w panice zupełnej. Pani zupełnie spokojnie, pielęgniarka. Imię i nazwisko. I te, ja rodzę, nie rozumie pani tego. I nie chcie, jakoś tak mnie tak traktowali. I zamknęli mnie w końcu w jakimś pokoiku. No i przychodzi moja pani doktor. I widzi, że ja... Jeszcze... Mam nadzieję, że Piotrek się nie obrazi na mnie. Piotrek se strzelił selfie ze mną. Pamiątkę. A ja, słuchajcie, robiłam... Tylko on mi potem wytłumaczył, że on nie wiedział, że naprawdę to jest tak zaawansowane i mnie tak boli. Bo ja... To też dużo o mnie powie, jakie dźwięki wydobywałam z siebie. Opierając się o jakąś tam leżaneczkę, robiłam takie... I po chwili, jak znowu miałam ten... To mógł rzeczywiście nie docenić sytuacji. No i on sobie fotę strzelił. No i przychodzi pani doktor i widzi to moje I pani doktor mówi, proszę, na spokojnie, z takim spokojem, proszę się położyć. Ja się położyłam i ona patrzy tam. Mówi, 9 centymetrów rozwarcia, zaraz pani urodzi, jedziemy, robimy, tniemy, więc potem po prostu to przecięcie było, Piotrek oczywiście był, przecięcie było, to były sekundy, wyciągnęli, pani doktor mi pięknie zszyła mięśnie też, za co bardzo jestem jej wdzięczna i w ogóle uważam, że to, co się dzieje wokół szycia, jeżeli chodzi o kobiety, to zakrawa o pomstę do nieba. Rozmawiałyśmy o tym z Zofią Zborowską Wroną. A można tak pięknie, że ja naprawdę nie mam żadnej blizny, nic mi nie wystaje i w ogóle jest super. Dlatego pozdrawiam panią doktor Sztabę. I co? I Piotrek, ponieważ ja dostałam Helenę na sekundę, no bo tym dłużej nie można, i płakała i od razu się uspokoiła. I to było tak, o Boże, obłędne. Ta jej maleńka główka i to, że ona mnie poczuła i że ja teraz widzę, że jest ta relacja. No i potem Piotrek ją wziął. I no tam było liczenie tej Apgar, tej skali. To wszystko było dobrze. Piotrek ją wziął. Strasznie się tym przejął, że chodziło o to, jak to się nazywa? Kangurowanie, że on to robi, no bo ja nie mogę, nie? Więc on był od razu tym super tatą, nie? Który był w tej bliskości i bardzo mu na tym zależało i myślę, że do dzisiaj w tym pozostał. Że jest takim, my jednak jesteśmy 50-50 w tym podziale, nie? Tak naprawdę... Idealnie. Ja myślę, że my też jesteśmy 50-50 z moim mężem, ale muszę wam tu powiedzieć, że to jest historia z tego tygodnia. No. Odprowadzaliśmy naszą młodszą córeczkę, która ma 2 lata, aha, do żłobka właśnie. I ona ma teraz taką fazę, że nas cały czas przedstawia. Więc przedstawiła swoją siostrę, no i mówi do swojej cioci, która nas doskonale zna, to jest mama, czyli moja mamusia, a to jest tata, czyli po prostu Szymon. Więc tyle, jeśli ale chodzi o bycie 50-50. Bo moja też mówi często, na przykład ja mówię, tata przyszedł, Alan, chodź, a na mnie nigdy w życiu nie powiedziała, aha, po imieniu. Nigdy. No. I chciałam dodać, że u nas często jest 40-60, z czego ja jestem 40. Oh, wow. Znaczy przyznaję, że u mnie jest tak, że moja praca jest może bardziej nieprzewidywalna i przez to mój mąż wziął na siebie ciężary pod tytułem nagła choroba, albo trzeba wrócić, a dobrać dziecko z przedszkola. Tak. I on robi wszystkie takie szalone rzeczy. Jest właśnie podobnie, tak. I ja jestem mu bardzo za to wdzięczna i bardzo... mnie dużo kosztowało pogodzenie się z tym. Z wyrzutami sumienia, że to powinnam ja robić. No, z wyrzutami sumienia. Znaczy mnie nie kosztowało nic pogodzenie się z tym, że on więcej, bo to gloria, chwała. Mnie bardzo łatwo przyszło zaakceptowanie ładowania zmywarki i ogarniania mieszkania. Uwielbiam to i to nie ma nic wspólnego z moją pracą. Po prostu jestem leniem i bardzo się cieszę, że mój mąż nie. Ale kwestia opieki nad dziećmi to jest co innego. Ja miałam bardzo wpojone to, że to jest mamy obowiązek. U mnie w domu po prostu moja mama bardzo, no wszystkie te rzeczy brała na siebie, a mój tata raczej był od takich fajnych rzeczy, wiecie, śmiesznych rozrywek, żartów, takich
no, tych no. przyjemności, a mama od regulowania zakazów, tak. nakazów, no ale też od zwracania się do niej, jak już coś było nie tak. A moje dzieci mają to pół na pół. Wiem, że będą przychodziły z tymi różnymi trudnymi rzeczami na nas obojga, mam nadzieję, porówno, co jest z jednej strony super, ale z drugiej strony no, czujesz, że właśnie no, oddajesz coś, co powinno teoretycznie być tylko twoje. Ja mam z kolei tak, że dla mnie to jest straszny taki przywilej, wyróżnienie i ja to niesamowicie doceniam, że Zuzia chce głównie do mnie. Że ja jestem centrum jej świata i mi to z kolei daje moc. Naprawdę czuję się uprzywilejowana, że jestem tym, kogo moja córka sobie wybrała. To jest dla mnie cudowne i tak jak powiedziałam, daje mi to siłę. Czasem mnie to rzeczywiście ogranicza, no bo nie mogę zrobić tego, co chciałabym, czyli nie mogę sobie serialiku obejrzeć kolejnego sezonu wieczorem, bo ja muszę uspać Zuzię. Natomiast u nas od początku było, że będzie 50-50, bo ja sobie nie wyobrażam inaczej wejścia w rodzicielstwo. Zupełnie. U mnie w domu tata był od zarabiania pieniędzy. Mama była, to całe ognisko domowe było na niej, ona zostawia pracę i ona bardzo była w tym spełniona. Ja bym nie była w tym spełniona, bo jestem kreatywną osobą, która uwielbia tworzyć, uwielbia rozmawiać. Mam stwierdzone ADHD dorosłych, więc w ogóle nie jestem w stanie długo przebywać w zamkniętej przestrzeni, tak jak powiedziałaś, że to taki, że dostawałaś się, że wpadałaś w panikę, jak miałaś być sama długo z dzieckiem. Ja też coś takiego miałam i ja wtedy bardzo zazdrościłam mężowi tego, że ma pracę, nawet w czasie pandemii z domu. I tutaj tutaj były tarcia, bo on tego do końca nie rozumiał. Ja bym wolał być z dzieckiem, a ja bym wolała być w pracy. I tu były tarcia. To jest po prostu, nie da się postawić w czyjejś sytuacji. W sensie, jeśli jesteś tylko po tej stronie, gdzie właśnie nie masz opcji wyjścia, no bo nie masz możliwości zostawienia tego dziecka i wyjścia. Bo karmisz piersią dziecka, jest tak jest do ciebie straszne. Przypięte. Ja powiem wam, że jestem szczęśliwie, bo mogę już powiedzieć, zakończonym procesie odpieluchowania Marianki i w pewnym momencie już absolutnej desperacji, jak nie mogliśmy sobie poradzić z tematem dwójki, sięgnęłam po podręcznik. W ogóle to jest temat na osobny podcast, czytanie podręczników rodzicielstwa wszelkich. No i tam w tym podręczniku było, to było 300 stron o robieniu kupy, więc jakby scrollowałam to dosyć szybko, ale da się napisać. Zdeterminowana byłaś, żeby odstawić odpieluchowanie. Naprawdę byłam bardzo zdeterminowana. I tam był taki rozdział o tym, że jeśli chcesz odpieluchować dziecko, no to musisz przede wszystkim nie wprowadzać zakazów, nie dawać nagród, nie karać, nie krzyczeć, nie krytykować, nie ośmieszać. No generalnie nie robić różnych rzeczy, których staram się generalnie nie robić, ale nie było żadnej prady, co robić. No więc w końcu się doczekałam. Trzeba dać dziecku bezpieczną przestrzeń i wysłuchać, i jakby z szacunkiem. No i było tam takie zdanie, że najlepiej jest sobie wziąć taki tydzień, parę dni, kiedy nikt do ciebie do domu nie przychodzi, jesteś tylko ty i dziecko, żeby ono czuło się bezpiecznie, żeby mogło się wtedy odpieluchować. No i że wielu rodziców na tym etapie mówi, że nie wyobrażają sobie, jak to tam parę dni być tylko sama z dzieckiem. No i że wtedy sobie należy zadać pytanie, jak ta twoja relacja z dzieckiem wygląda, jeśli tak myślisz. Ja tak to przeczytałam. Tam sobie słabo. I pisałam to koleżance, która akurat była w domu z dzieckiem chorym od paru dni. I odpowiedź była: spierdalej, co to jest? Kto to pisze? Kto pisze takie podręczniki? I to, o czym ty mówisz, to takie doświadczenie takiego przytłoczenia i tego, że właśnie nie. Ciężko jest czerpać przyjemność zrobienia jednej rzeczy, no którą jednak nie masz wyboru, 100%, tak jakby ktoś cię trzymał 100% cały czas w pracy, którą lubisz. Tak. Też albo jakbyś miała 100% weekend, wiesz, musisz trochę popracować, żeby docenić weekend po prostu. Musisz mieć tą przestrzeń i właśnie, ale jednocześnie mnie to przeraziło, jak czytałam właśnie tą książkę, że są jakieś takie przestrzenie, w których kobiety dostają ten nakaz, takie, że czuję, że masz za dużo, no to coś jest z tobą nie tak. To się zastanów, czy to jest na pewno w porządku. Jakby jak możesz nie chcieć spędzić paru dni ze swoim dzieckiem? Mogę. To, no właśnie. Kurczę, ja w ogóle cały czas to mam. Naprawdę, cały czas to mam, bo jest coś takiego, że wiecie, no te momenty, kiedy się czuję satysfakcję z bycia z drugim człowiekiem, znaczy ja czuję satysfakcję generalnie z bycia z drugim człowiekiem wtedy, kiedy każdy jest osobno, ale razem. Ja to kocham po prostu. Wiecie, o co chodzi. I zaczyna Helena być kimś takim. Zaczyna przejawiać osobowość, znaczy już taką ukształtowaną. Zaczynamy być kumpelkami, koleżankami w tej formule bycia matką i córką, nie? Bo ja jestem jej mamą. Ale te rozmowy zaczynają być interesujące. Takie partnerskie to się robi, tak, prawda? Tak, uczymy się na nowoczułości, która jest taka inna teraz, taka miłosna właśnie bardziej, a nie taka, że nie wiem, mamy swoje rytuały,
tego dotyczące i są momenty, w których jest naprawdę jest świetnie, nie? Rano po prostu mamy, ja piję kawkę, ona je śniadanku, ja sobie, nie wiem, czytam gazetkę, ona ogląda bajeczki i tam ja ją podkarmiam, mamy obok siebie krzesła i takie trzymamy się za nogę, rękę i tak dalej, wiecie. No to jest ale... Czyli ty, Kasia, stworzyłaś taki dom, jaki mówiłaś, żebyś chciała, ten, w którym jest przestrzeń, ale to było możliwe, kiedy... Tworzysz go sama. No i to jest, tak, ale to jest właśnie, chcę zadać o to pytanie, czy skoro wam się nie udało stworzyć jednego wspólnego domu, to czy te dwa różne działają dobrze? W sensie masz poczucie, że udało wam się, że każdy stworzył po swojemu dla Heleny? Tak, wiecie, ja nie jestem z Natalią i z Piotrkiem w żaden sposób. Nie byłam. To nie jest też zdrowe dla dziecka, żeby to się, te domy się mieszały, no nie? Więc no raczej to Piotrka trzeba zapytać, jak on się czuje. Mnie się wydaje, że jest wszystko właśnie dobrze, że jest właśnie chodzi mi o to, że jak te domy się rozłączają, no to pewnie jest też czasem taka pokusa, żeby jedna strona narzucała te swoje zasady. To znaczy właśnie, nie wiem, oglądamy bajki, nie oglądamy. Dziecko jest u ciebie i zasady są twoje. Znaczy, po prostu to jest niemożliwe i nawet jak czasem wejdzie nam taka rozmowa, że to ja od razu mówię stop, słuchaj, bo to jest bez sensu. Ja nie jestem u was, nie obserwuję sytuacji, nie jestem w stanie pomóc ani niczego rozwiązać. To jest po prostu... U was jest inaczej. Oni mają... jest jeszcze... jedno dziecko, to jest zupełnie inna sytuacja. Ja mam prościej, bo jesteśmy we dwie. Prościej, nie wiem, po prostu jest inaczej. Nie? Mnie się wydaje, że Helena ma w sobie takie dużo cech Piotrka, czyli ona jest taka, jest intensywniejsza niż ja. I to też jest dla mnie trudne, jako dla mamy, nie? Bo to jest ktoś taki, ona zawsze lubi, jak się mocno ją całuje, przytula i szarpie i po prostu bawi, śmieje i non stop jestem. Ja jestem już, o, tak uduszona, ale dla niej ćwiczę to w sobie. Ćwiczę teraz, Piotrek jest na przykład osobą, która się bawi. Ja tak średnio, nawet w dzieciństwie się nie bardzo bawiłam, nie wychodziłam na dwór. Byłam takim dzieckiem zamyślonym, patrzącym, obserwującym. Bałam się wyjść na zewnątrz i socjalizowałam się w komfortowych warunkach dopiero, czyli w przedszkolu, kiedy wszystko było zamknięte i były te same dzieci. Wiecie, o co chodzi. Hela nie. Hela to jest w ogóle gejzer życiowy, nie? I to ma po tacie. To też jest Piotrek, który jest bardzo bezpośredni wobec rzeczywistości. Więc ja myślę, że ten mój dom jest takim rodzajem spokojnego portu, nie? Do którego wpływa Helenka, jak ma tam, tam jest w ogóle, tam się dzieje i ma dużo, a ona wpływa sobie do mnie i tam może odespać, wytulić się, ma cichutko, ma spokojnie, bo ona ma taki aspekt osobowości, więc po prostu pogodziłam się z tym, że ja daję coś innego i tamta rodzina daje jej coś innego, no nie? Że ja po prostu, no, ja nie mam jak z tym konkurować, bo tam jest inne dziecko, bo tam jest zupełnie inna osoba w roli mamy i ja po prostu... ja tego nie zrozumiem, ja tego nie przyswoję, ja w tym uczestniczyć nie mogę, to jest cudze po prostu. Ale ty to akceptujesz i to jest bardzo duże i bardzo takie szczodre z twojej strony. Rozmawiałyśmy o tym z Martyną, że chyba w momencie rozstania i kiedy budują się dwa oddzielne związki, mamy z kimś i ojca z kimś, zastanawiałyśmy się, czy byłybyśmy w stanie zaakceptować tą drugą partnerkę, jakby... To musiałaś obdarzyć dużym zaufaniem Piotra i jego... To nie od tej strony idzie. No to jak to jest? To idzie od tej strony, co mogę zrobić, żeby moje dziecko było szczęśliwe. Okej, okay, czyli zostawiasz siebie. Ona nie może czuć, po prostu, bo ja widzę, jak ona przetrawia tę sytuację, no nie? I ona nie może czuć napięcia we mnie, bo jeżeli we mnie będzie napięcie, a ona próbuje się w to wbić, pokochać, czuć się kochaną też w tamtej sytuacji, nie? To ja jej sprzedam, że coś tu jest nie tak, nie? Tamta mama, znaczy mama, to nie mama, nie? Ale mama jest jedna, no jednak. Albo różnie też ludzie mają, ale chodzi o to, że ja nie chcę budować napięcia w moim dziecku. Moja opinia nie jest istotna w tej sytuacji. Czy mnie się podoba, czy ja lubię. Czy ja w ogóle, rozumiecie? No ale wiesz, nawet niani jest czasem ciężko powierzyć dziecko. No ale ja nie powierzam.
Okej. Ja, to nie jest moja rola w ogóle. To już jest wyspa Piotrka. On zarządza tym. Ładnie to zabrzmiało. No. Tak, ale też zrobiła nam się dobra klamra od tego wstępu o wolności, że nie ma już w pełnej, w takim rozumieniu jak przed dzieckiem wolności po, ale jest coś bardzo pięknego, jak na nowo to odkrywasz, potrafisz część tej wolności w taki ładny sposób oddać drugiej osobie, bo no tak. To, co robisz dla Heleny teraz, nie, absolutnie bym to nie nazwała poświęceniem, bo to nie, tak brzmi. Nie, nie wolno. Jest nie to wolno tak bardzo ładne takie wygospodarowanie przestrzeni po prostu dla nowej osoby, więc... A w ogóle bardzo się cieszę, że dodałyśmy taki kontekst tym zdaniom, które zostały rzeczywiście wyrwane z kontekstu, gdzieś tam krążą po internecie i głębie i takie zrozumienie pełne. Wydaje mi się, że obie zrozumiałyśmy bardzo twoją wizję macierzyństwa i że ona też będzie rezonować z doświadczeniem wielu, wielu innych kobiet. Ja jeszcze na koniec chciałam ci zapytać o... jeszcze mogę się wtrącić, bo wiecie, bo to ładnie tak brzmi, że jest jakaś wizja, a mnie się wydaje, że ja nie mam wizji. W chaosie. Nie, ja na bieżąco, wszystkie to mamy, nie? Na bieżąco próbuję rozwiązać problemy, to znaczy próbuję się zająć sobą jednocześnie zajmując się dzieckiem, być w porządku wobec różnych przestrzeni, wiecie, o co chodzi. Ja nie czuję, żebym ja miała jakiś wielki plan, wizję. Po prostu chciałabym się czuć dobrze. Chciałabym się czuć dobrze z tą swoją wystarczalnością, z tym, że jestem w procesie, że próbuję się zachować siebie w tym wszystkim albo rozwijać siebie i próbuję sprawić, żeby to dziecko było szczęśliwe w takich warunkach, jakie stworzyliśmy, czyli obecnie w trakcie rozwodu. I wiecie, i to nie jest chyba wizja. Tylko po prostu może postawiłam a propos tych podręczników na zaufanie do siebie, nie? Na swoją intuicję, bo ja nie przeczytałam jednej strony takiego podręcznika. Ale czy po tym, jak już skonfrontowałaś się z tą wizją, że tej rodziny z Piotrkiem i z Helą nie stworzycie, we troje, to poczułaś, miałaś takie poczucie porażki czy ulgi? Chyba ulgi przede wszystkim, ale porażkę też przeżywam. Myślę, że dopiero później, bo pierwszy moment był taki, że ta decyzja musiała zostać podjęta i trzeba było przeprowadzić siebie i Helę i się razem przeprowadzić z Piotrkiem przez ten trudny okres rozejścia, wyprowadzki. Wiecie, to są... leje się krew, pot i łzy. No naprawdę, jest bardzo ciężko. Więc tam przez ten czas mnie przeprowadziła ta pozytywna jakby siła, że to jest w zgodzie ze mną, muszę pozostać wierna sobie, nie tak chciałam ułożyć sprawy, one ewidentnie się nie układają i ja się do tego przyznaję i to jest moja prawda. I dopiero po tym okresie takiego praktycznego, że rozwiązywaliśmy te problemy i tak dalej i że się rozstaliśmy i przyszedł ten pierwszy moment, dopiero przyszły do mnie takie, przyszedł ten żal i to, że się to nie udało i że nie możemy razem po prostu obserwować tego wzrostu, tego zjawienia się tego człowieka i oczywiście serce się kraje najbardziej, że ona ma ten żal w sobie. I każde dziecko rozwodowe ma go, że do rzeczywistości nie rozumie tego i po prostu ona ma w sobie mnie i Piotrka i po prostu chce nas mieć blisko. I to jest ewidentne. Z tym się nic naprawdę nie da zrobić. To znaczy to jest jej doświadczenie, które niestety, którym ją obdarzyliśmy. A jeśli chodzi o ten balast, to on pewnie jest najbardziej odczuwalny przez osobę, która podejmuje decyzję. To była twoja decyzja, czy wasza wspólna decyzja? Niestety tego publicznie nie powiem. Znaczy niestety, nie wiem. To jest nasza intymna, wiesz, sprawa i myślę, że tak powinno pozostać. Myślę, że to, co zbudowaliśmy publicznie, czyli ten rodzaj zgody, jakiegoś współpracy w tym momencie jest najistotniejszy i kto tu podejmował decyzje, jakie były dokładnie przyczyny, jakie były te rozmowy, no myślę, że nawet widzowie czy słuchacze poczuliby się, być może część ludzi, którzy mają zdrowe granice, poczułaby się źle z tym, gdybym zaczęła to upubliczniać. Myślę, że to jest drugorzędne, wiecie? Że jakby
najważniejsze jest to, że wciąż jest w nas taka nadzieja na ułożenie jak najlepiej tego, że jest życzliwość wzajemna, nie? A jest miłość? Och, no poniekąd. Poniekąd w sensie takim, że jest... Ja myślę, że taka... Nie wiem, ja mam taki stosunek do moich ról wszystkich i właśnie ostatnio rozmawiałam ze specjalistką od procesów, jest taka formuła pracy aktorskiej i mówiła, czy ty masz pozamykane te wszystkie swoje procesy związane z postaciami? Ja mówię, no właśnie nie wiem, bo ja mam taką, kiedyś to określiłam taką szafą, wiecie, że ja jakbym miała tutaj kostiumy wszystkich swoich postaci teatralnych, nie wiem, Niko, Odetta, z Akśpi kochanie, kostium, nie wiem, ze Spirali, Schyłki. Ja to wszystko mam w sobie, przysięgam wam, że i Ankę, nie, i wszystkie, że ja po prostu, bo buduję bardzo wewnętrznie, ale kostium jest też dla mnie ważny. I jak mam zbudowany ten świat, to przede wszystkim świadomość jest zbudowana tej postaci, czyli jak patrzę na świat, nie? I ja... Podeszłabym do tej szafy, założyła, ja nawet teraz, jak mi, nie wiem, zrobicie mi taki ten slalom i przez płotki powiecie, o, Odetta, i ja już jestem w Odetcie, nie? I tak dalej, więc mnie się wydaje, że te miłości wszystkie, które przeżyłam do tej pory, ci wszyscy mężczyźni, którym powiedziałam, kocham cię, są dla mnie istotni do dzisiaj, nie? I ta miłość w jakimś sensie trwa. Ale ona nie trwa w realu, bo ja nigdy jestem osobą, która kończy radykalnie rzeczy. I po prostu to jest pewien czas, w którym się kochaliśmy, który jest gdzieś tam na wyciągnięcie ręki. Ja mam tę pamięć w sobie, mam wielki szacunek do tych momentów i umiem do nich wracać jakoś tak w pełni, ale z szacunku do partnerek następujących po mnie, z szacunku do moich partnerów następujących po, nigdy tego nie ciągnę za sobą, no. Ten szacunek jest inspirujący, uczmy się tego, bo to myślę, że taka postawa, która pozwala też nam być w zgodzie z sobą i przez to mieć szansę na szczęście później. No właśnie, bo to tak jakby też, wiecie, to wraca. To znaczy, to nie jest tak, że ja kocham te partnerki, uwielbiam i chcę się z nimi przyjaźnić. Bez przesady. Wiesz, bo wiecie, bo tam w Dzień Dobry TVN powiedziałam, że chcę przybijać piątkę na plaży, nie? I ktoś to może zrozumieć, że ja chcę wpadać w ramiona tej osoby. Ja myślę, że to było niezdrowe, nie? Piątka na plaży to może być też takie high five, nie? Wiecie, o co chodzi? Że po prostu ja mogę nawet nie lubić tej osoby. Znaczy to nie jest tak, że ja automatycznie muszę się chcieć zaprzyjaźniać albo mówić, nie no super, jaka ona jest super. Nie, to w ogóle nie to. To nie moja sprawa, to nie moja ocena. To jest nowa partnerka mojego byłego partnera. To on jest w niej zakochany, nie ja. Ale szacunek taki, że no po właśnie, prostu... ten szacunek sprawia, może że... brak opinii na ten temat, wiecie, albo akceptacja dobry. Po prostu. Akceptacja, ale może widzisz brak dużo. Opinii. Bo to jest coś takiego, że to uwalnia, nie? Nie wiem. Opinie mają moje przyjaciółki, nie? A ja staram się jej nie mieć po prostu. Bo uważam, że to może być krzywdzące przez to, że masz jakiś filtr w sobie, bo byłaś z tą osobą. Ale to była inna osoba, tak naprawdę. Tak czuję, że to była inna osoba trochę, kiedy była ze mną. Kasiu, nie czytałaś podręczników, to nas łączy. Ja też nie jestem poza tym jednym wyjątkiem fanką podręczników, ale bardzo lubię rozmowy z innymi kobietami. To jest moje źródło wiedzy o macierzyństwie, tak. Więc za tą dzisiejszą lekcję dziękuję lekcję, ci bardzo. Tak, w sensie, bardzo ja myślę, że wiecie co, ja też dziękuję. Ja się naprawdę uczę w tych rozmowach, ale wiecie, co jest najważniejsze do nauczenia się? Różnorodność. Że jesteśmy tak różne i że mamy po prostu wspólne doświadczenie, ale różnie na nie reagujemy. I jakbyśmy to przyjęły, to jesteśmy wolne. No i właśnie my do tego tutaj dążymy, dając taką bezpieczną przestrzeń bez oceniania i w tym duchu siostrzeństwa, tego prawdziwego, a nie tego podkręconego w Barbie. Nie zachwycił, nie polecam. Ja nie idę, nie dam rady. Bardzo się na Barbie napatrzymy. Dzięki Kasiu, super było poznać cię bliżej. Dzięki.